Witam, z tej strony RafHub. Dzisiaj zobaczymy, jak się składa Ki84 z Arma Hobby. Spróbujemy tutaj podziałać troszeczkę w kwestii kabiny. Mam też odpowiedni kolor do malowania tutaj tej kabiny, więc zobaczymy, co się wydarzy. Na razie mam zamiar wyciąć elementy, które tutaj widzicie, o, tą tutaj podłogę plus fotel, albo może nawet będę malował, zaraz zobaczę. Generalnie model zapowiada się ciekawie, bardzo fajnie leży w planach, więc warto coś tutaj przy nim jeszcze porobić, żeby sprawdzić po prostu, jak tym razem poszło Arma Hobby. Znaczy, z tego co widzę, poszło dobrze, ale zobaczymy, jak to się będzie składać, wycinać i tyle. I faktycznie może zacznę od pomalowania tych elementów, chociaż może coś tutaj przykleić od razu, żeby patrzę, tutaj mam instrukcję. Więc 3, 6 i 1. 1 to jest to. 3 i 6. Teraz trzeba tylko poszukać 3 i 6. Tutaj mam elementy, to jest 4. To nie, to idzie pod spodem. 5. 3 i 6. O, dobra, jest, mam, znalazłem te elementy. To jest to tutaj, 6, jeszcze 3. 3 jest tutaj. Dobra, wycięte mamy. Będziemy teraz kleić. Juhu. Gdzieś tu klej. Dobra. Okej. Okay. Trochę słabo widać. Całość jest bardzo mała. Generalnie robi bardzo dobre wrażenie, ale jest bardzo mała, więc jak najbardziej przyda się tutaj jakaś lupa albo telefon komórkowy. Dobra, muszę znaleźć teraz klej. To jest właśnie ten problem. Okej, jeszcze raz spróbujemy. Kurczę, trudno mi to tutaj zainstalować. Tak, żebyście to wszystko dobrze widzieli. Okej. Świetnie. Ładnie pobrudzone. Ale zobaczcie, wielkość mojego palca, a wielkość tego, naprawdę trudno to poprawnie zrobić, używając pincety. Ja naprawdę tego nie mam blisko, także to kawałek tutaj mam, więc albo to... Okej, dobra, spróbujemy teraz. Jest, poszło. Hurra. Są dwa wyjścia. Albo robię to dobrze i tego nie widzicie, albo robię to tak, jak robię i widzicie. Może jakąś monetę znajdę, żeby to unaocznić chwilę. No dobra, teraz to chyba dobrze widać. Dorzucam swoje 5 groszy do tego.
Dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co tam jeszcze jest do zbudowania. Pod spodem też trzeba chyba wrzucić. Tak jest. Czwórka i piątka. Czwórka i piątka. Z tym, że czwórka jest B, a C to jest piątka, więc wrzucam piątkę na razie. Więc mamy tutaj spód. Mamy tutaj drążek sterowy. Tylko pamiętajcie, żeby go dobrze włożyć. On musi być wygięty w tą stronę. O, tak. Świetnie. I teraz możemy zastosować tutaj troszeczkę kleju. I jest ok. Tutaj z poprawem to po tej stronie. Niestety. Ewentualnie mogę wziąć troszeczkę papieru ściernego i to zetrzeć. OK, więc mamy już tutaj trzy elementy przyklejone. Ten czwarty B jeszcze sobie tutaj zostanie. Mamy też dwójeczkę, tam dwójeczkę będziemy, to jest ciekawe, tutaj to trzeba coś wygiąć. Z tym się nie spotkałem jeszcze, powiem wam szczerze, w modelach, że plastikowe elementy trzeba wygiąć. Napiszcie proszę w komentarzach, czy spotkaliście się z czymś takim. Dobra, koniec pierwszej części. Tak szybko poszło.